wyzwania były dwa. Jedno, że jest to film, w którym grają influencerzy, czyli niezawodowi aktorzy i trzeba było w taki sposób im pomóc, żeby zrobili to, co zrobili, czyli zagrali fantastycznie. Naprawdę ja jestem bardzo im wdzięczny, że włożyli tyle pracy, tej energii, takiego poświęcenia i swojego czasu w to, żeby się do tego filmu przygotować i później po prostu genialnie zagrać. Naprawdę to jest naprawdę ogromna radość, jak zobaczycie jej w kinie. A drugim wyzwaniem było to, że jest to film dla młodzieży, w związku z tym uznałem, że chcę się zmierzyć z czymś, z czymś takim, co jest językiem jednak młodzieżowym, że nie jest to film dla dorosłych, tylko trzeba troszkę inaczej pomyśleć, że trzeba zastosować trochę inny warsztat, inne formuły montowania, opowiadania. W związku z tym fantastycznie się przy tym bawiłem i mam nadzieję, że ten film powstał jak na swoją kategorię wiekową, no bardzo nowoczesny. Będę uczył się na pamięć całej mapy, którą wskażesz ty. Biegnę do ciebie. Misfit jest to osoba niedopasowana, która nie pasuje do swojego społeczeństwa, do swojego otoczenia i mam nadzieję, że dzieci będą takim właśnie misfitem, bo to nie jest nic złego, to na pewno nie jest obelga, to jest wręcz pochwała. A gram postać Julii Morskiej, czyli głównej bohaterki. Julia jest Polką, ale od 10 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pewnego dnia okazuje się, że musi się przeprowadzić z powrotem do Polski i znaleźć się w zupełnie nowym otoczeniu, znaleźć nowych przyjaciół. I właśnie o tej aklimatyzacji Julii opowiada film. W takim razie, czego powinni spodziewać się widzowie wybierający się na film? Przede wszystkim bardzo dużej dawki pozytywnej energii i takiego zastrzyku kolorów. Tak bym powiedziała, bo jest to przede wszystkim, jest to przerysowana produkcja jak najbardziej, bardzo w amerykańskim klimacie, ale taka właśnie miała być. Ja w ogóle zagrałem w tym filmie, dlatego że moja córka powiedziała, tato będziesz zobaczyła, bo podgląda nieraz mojego maila. Mhm. Tak, bo ona się loguje na mojego maila i po prostu śledzi nieraz. To dobrze, że do ciebie napisałam. Tak, no. I ona powiedziała mi, że ty będziesz grał w takim filmie, Misfit. Ja mówię, no nie wiem, właśnie się zastanawiam i tak dalej. O Jezu, zagraj, bo to... Ty nie wiesz, o co chodzi, ale zagraj. Jak twoja córka ma na imię? Lena. Lena, dzięki! Ja zagrałem dyrektora szkoły, w której ta cała młodociana sitwa się kitwasi, że tak powiem. No i taki to jest dyrektor, który faworyzuje w tej szkole swojego syna. A główna bohaterka obnaża, że tak powiem, ten niecny układ. No i dochodzi do kompromitacji, można by powiedzieć. Ten język, którymi oni się posługują, rozumieją ich rówieśnicy, fani ich twórczości YouTube'owej, jeśli tak można w ogóle nazwać, no to jest przede wszystkim dobra zabawa. No. Zabawa to jest też opowieść pewna edukacyjna. No. Co tu dużo mówić? Ten film opowiada o tym, że należy być fair i że należy w życiu postępować zgodnie ze swoim sercem, nie kombinować, nie kłamać. A to, że się dzieje to w środowisku młodzieży licealnej, no to tylko dobrze. Powiedz głośno, jestem M, a to nie da się. Misfit, o zostań. Cały świat jest na ciebie. Raz, dwa, trzy. Powiedz głośno, jestem M, a to nie da się. Misfit, o zapraszam wszystkich użytkowników Filmwebu do obejrzenia filmu Jestem M. Misfit. Sylwia Lichter.